Ten malutki detal ma około 8 mm długości. Składa się z dwóch stopni, gdzie mniejszy ma zaledwie 1 mm średnicy w tolerancji H6. W tak małym detalu margines błędu to dosłownie kilka mikronów. Hartowany materiał, mikroskala, bardzo ciasne tolerancje, a do tego toczenie drutem. Tak, dzisiaj pokażemy Ci, jak za pomocą wycinarki elektroerozyjnej wykonujemy ultraprecyzyjny pin, korzystając z osi obrotowej. A jeśli zostaniesz ze mną do końca, pokażę Ci prosty trik, jak nie zgubić takiego mikroskopijnego detalu w dużej wannie maszyny, co oszczędzi Ci sporo czasu i nerwów. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizard. Lecimy z tematem. Okej, to zobaczmy, co dokładnie mamy do zrobienia. Detal, który wykonujemy, to pin o długości niecałych 8 mm z dwoma stopniami średnicy. Pierwszy stopień ma średnicę Φ 1 mm w tolerancji H6, czyli z dokładnością do 6 mikronów. Drugi ma średnicę Φ 1,45 mm w tolerancji plus minus 0,02 mm. Dodatkowo detal musi mieć kropowatość powierzchni RA 0,63 mikrona i jest wykończony promieniami oraz stopniowaniem. Tak jak widzisz na rysunku. Całość wykonujemy z materiału hartowanego o twardości 60 HRC. No i tutaj właśnie wchodzi nasza nietypowa metoda. Toczenie drutem na wycinarce elektroerozyjnej z osią obrotową. W roli materiału startowego używamy zakupowego wypychacza do form wtryskowych. Średnica początkowa to 1,5 mm w tolerancji G6, czyli od nominalnej musimy ubrać zaledwie od 0,02 do 0,06 mm, co daje nam od 0,01 do 0,03 na stronę. I tutaj właśnie zaczyna się precyzja. Z jednego wypychacza o długości 100 mm planujemy zrobić około 6 gotowych pinów. Reszta zostanie jako uchwyt. Wypychacz montujemy w miniaturowym uchwycie trójszczękowym, zamontowanym na naszej osi obrotowej. Detal wystaje minimalnie, tylko tyle, żeby drut miał miejsce do cięcia, ale żeby nie przeciąć przypadkiem szczęk. W tym przypadku bazujemy detal w jednej osi X, żeby ustawić początek detalu od lewej strony, czyli miejsce, w którym detal się zaczyna. Bazowanie mamy wpisane w program. Dzięki temu całość przebiega automatycznie, bez potrzeby ręcznego ustawiania. To oszczędza czas i zapewnia powtarzalność. Zaczynamy proces toczenia drutem. Tak, toczenia, bo nasza wycinarka elektroerozyjna z osią obrotową pozwala na bardzo precyzyjne cięcie cylindryczne. Drut nigdy nie dotyka detalu. Materiał usuwany jest przez łuk elektryczny, który powstaje w bardzo wąskiej szczelinie pomiędzy drutem a detalem. Dzięki temu możemy obrabiać nawet bardzo cienkie i delikatne elementy, bez ryzyka deformacji czy złamania. W tym przypadku wykonujemy jeden przejazd zgrubny, potem cztery przejazdy wykańczające, tak zwane skimy. Co jest tutaj najtrudniejsze? Po pierwsze, twardy materiał 60 HRC. Po drugie, mikroskala detalu i wąskie tolerancje. Po trzecie, naddatek zaledwie kilku setek, więc trzeba perfekcyjnie wstrzelić się w wymiar. A czemu tak mały naddatek? Bo chodzi o wydajność. Toczenie drutem to proces czasochłonny, więc im mniej materiału do zebrania, tym szybciej i efektywniej. I teraz tak jak obiecałem na początku, czas na tip, który może Ci się naprawdę przydać. Gdy detal kończy się wycinać, w programie zastosowaliśmy komendę M0, czyli pauzę. Zatrzymanie programu tuż przed odcięciem gotowego pina. I właśnie w tym momencie wchodzi nasz trik. Przykładamy mały magnesik w pobliżu detalu bezpośrednio do uchwytu trójszczękowego. Dzięki temu, kiedy drut odcina ostatni fragment, detal nie wpada do wanny, tylko przyciąga się do magnesu. Proste, co? I co najważniejsze, oszczędza sporo czasu i nerwów na szukanie takich mikroskopijnych elementów w wodzie. Tak wygląda gotowy detal Φ 1 w tolerancji H6 z dokładnością do 6 mikronów. Stopień Φ 1,45 mm plus minus 0,02 mm. Powierzchnia RA 0,63 mikrona, a w naszym przypadku wyszło nawet lepiej. Pełna geometria zgodna z rysunkiem. Wszystko na hartowanym materiale. Toczenie drutem? U nas jak najbardziej. Precyzja, powtarzalność, nietypowe podejście to u nas codzienność. Dzięki, że byłeś ze mną. Mam nadzieję, że zobaczyłeś coś ciekawego i że ten nietypowy proces Cię zainspirował. Jeśli chcesz więcej takich tematów, daj suba i kliknij dzwoneczek, a w komentarzu daj znać, co chciałbyś zobaczyć w kolejnych odcinkach. Może masz jakiś temat albo wyzwanie, które warto pokazać. A my tymczasem działamy dalej z jeszcze ciekawszymi projektami. Do zobaczenia. Cześć!
Czy będę na kamerze? Tak.